Gmina i miasto Wyszogród zawitała do Płocka. Burmistrz wraz z mieszkańcami i radnymi wspólnie promowali swoje miasto i gminę podczas Jarmarku Tumskiego. Rok 2013 dla ziemi wyszogrodzkiej to rok, w którym rozpoczynamy szeroką promocję naszej ziemi wyszogrodzkiej, szczególnie atrakcji turystycznych i samego miasta. Chcemy promować nasze produkty, nasze usługi po to, aby zwiększyć ruch turystyczny, przede wszystkim przyciągnąć zainteresowanych turystów, zwiedzających, ludzi historii, po to, aby nasze miasto rozkwitło, otworzyło się na nowo. Stąd też właśnie to jest pierwsza tak duża impreza, w której bierzemy udział. Będziemy się tu wystawiali 3 dni. Chcemy promować wydarzenia, które w najbliższym czasie będą w naszym kalendarzu, ale również nowość w postaci tramwaju wodnego, który od 2 czerwca wystartuje na Wiśle na odcinku wyszogrodzkim. Tramwaj wodny, który będzie niewątpliwą atrakcją środkowej Wisły, pływający po naszej pięknej, nieodkrytej przez wielu jeszcze Wiśle, do rezerwatów, po panoramie i Wyszogrodzkiej, ale i Czerwińskiej, więc bardzo serdecznie będziemy tutaj zapraszali wszystkich do zwiedzania, do przebywania, do interesowania się gminą i miastem Wyszogród. Gmina i miasto Wyszogród chce przyciągnąć jak najwięcej turystów, zapewniając im doskonałe warunki do wypoczynku i moc lokalnych atrakcji w nadwiślańskim grodzie. Jedną z nich jest nowo powołane do życia Muzeum Wisły. 2 czerwca i 22 września otwarcie nowej części Muzeum Wisły, już pod nową nazwą Muzeum Ziemi Wyszogrodzkiej i Wisły Środkowej. Nową ekspozycję przygotowujemy wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i Muzeum Mazowieckim w Płocku. Będzie ona ilustrowała bogatą historię, począwszy od pradziejów do czasów współczesnych ziemi wyszogrodzkiej. Nie tylko muzeum jest wyjątkową atrakcją Wyszogrodu. Wszyscy chętni mogą skorzystać ze spaceru tramwajem wodnym, który kursuje po Wiśle w każdy weekend od 10 do 18. Mieszkańców i gości zaprasza na wyśmienite, tradycyjnie polskie jedzenie Gościniec Legenda w Wyszogrodzie. Została otwarta nowa restauracja Gościniec Legenda. Znajduje się ona przy trasie 62 w kierunku Warszawy. Jest to firma rodzinna, dlatego też staramy się, aby atmosfera w niej panowała typowo rodzinna. Na razie dysponujemy salą, która jest w stanie pomieścić około 120 osób. Jest to sala typowo restauracyjna. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy adaptujemy całe poddasze pod pokoje gościnne oraz urządzamy cały teren dookoła budynku, adaptujemy tereny zielone, przystosowujemy parking pod samochody ciężarowe. Dlatego też wszystkich podróżujących tą trasą zapraszamy do odwiedzenia naszej restauracji oraz osoby, które lubią weekendowo mile spędzić czas, żeby przyjechały do nas, popróbowały naszych dań, oceniły i zapraszamy